Gość poranka. Witam serdecznie, nazywam się Michał Siedlecki. Dziś moim Państwa gościem poranka jest Michał Ners, właściciel podpolskiego ranczowiska. Witam Cię serdecznie, Michale. Witam serdecznie. A spotkaliśmy się dziś tuż po wakacjach, żeby sobie ten okres wakacyjny tak na szybko podsumować, żeby porozmawiać sobie o imprezie, która już we wrześniu będzie miała miejsce w ranczowisko. No i żebym pogadać sobie też o Twojej sportowej naturze, bo ta również jest i nie należy o tym zapominać. No to po kolei, tak jak zapowiedziałem, skończyły się wakacje. Wakacje, które dla podpolskiego ranczowiska są zawsze czasem pracowitym. Co się działo ciekawego w ranczowisku? Podczas wakacji prowadziliśmy różne imprezy. Między innymi była impreza rodzinny wieczór indiański. To miało być to też z nocowaniem na ranczu, ale ponieważ ta impreza była organizowana w sierpniu, noce są już chłodne. Także ta impreza odbyła się tak, zakończyła się o godzinie 22. Wcześniej tak już było ustalone, że do tej 22 ta impreza będzie trwała. Było ognisko, było sporo zwiedzających, różne nocne takie zabawy były, poszukiwanie indiańskiego skarbu dla dzieci, także też było wesoło. No, poza tym organizowaliśmy sporo pikników, wakacje, różne imprezy urodzinowe i tym podobne właśnie takie wycieczki. Czy wakacje to jest najbardziej pracowity okres dla ranczowiska i są chętni, żeby uroki tego miejsca, które się w Cekanowie mieści, nie brakuje? Szczerze powiem, że wakacje są pracowite, ale nie są tak pracowite jak miesiące, które są przed wakacjami. Najbardziej intensywne, tak jak na naszym ranczu, jest zawsze kwiecień, tak można powiedzieć od połowy kwietnia do lipca, do początku lipca. To jest ten najbardziej intensywny okres, gdzie mamy dużo wycieczek, czasami po dwie duże wycieczki dziennie się zdarzają. W tym okresie mamy tylko kilka dni wolnych, także na jakieś przygotowanie czy poprawienie czegoś. W wakacji jest trochę mniej tych wycieczek już, bo to jest okres, wiadomo, wakacyjny, czyli sporo osób wyjeżdża. Ale też jest tych imprez tak naprawdę dużo, różnych pikników, wycieczki z grupy z półkolonii. Także wakacje też są pracowite. Mówisz tutaj, że te miesiące przed wakacjami są najcięższe z Twojej perspektywy właściciela ranczowiska i mówisz o wycieczkach. Masz na myśli oczywiście wycieczki szkolne, tak? Tak, głównie wycieczki szkolne. Szkoły z Płocka przyjeżdżają do ranczowiska czy z całej okolicy? Najwięcej wiadomo jest szkół z Płocka, ale są też szkoły z dalszych okolic, spod okolic Warszawy, czy z okolic Lipna, czy nawet z jeszcze dalszych rejonów. Także głównie to są z Płocka, wiadomo, bo tu jest blisko, ale z tych dalszych okolic też tych wycieczek jest trochę. Jak dzieciaki reagują, widząc ranczowisko? I to są właśnie dzieciaki jakieś młodsze, czy to już nastolatkowie? Jeśli chodzi o wiek dzieci, to jest różnie, bo to jest tak naprawdę od maluchów do starszych, do szkoły podstawowe. Gimnazja na razie do nas jeszcze nie przyjeżdżały, ale to pewnie z czasem też wyjdzie w trakcie. Bardzo pozytywnie wszyscy reagują na cały program, który mamy opracowany. Tu jest u nas bezpośredni kontakt ze zwierzętami, z gatunkami, z którymi w innych miejscach raczej kontaktu takiego bliskiego nie będzie. Także to jest zawsze takim zaskoczeniem na pewno dla zwiedzających. No i plus te, wiadomo, różne zabawy indiańskie, często też takie stare zabawy, które pamiętają nasi dziadkowie, o których się już dawno zapomniało. Tak naprawdę im prostsze zabawy, im starsze, tym przynoszą więcej frajdy. To było w wakacje, przed wakacjami. Teraz porozmawiamy o tym, co będzie, bo to jest główny powód naszego dzisiejszego spotkania. Dzień pieczonego ziemniaka. Już 17 września ta impreza będzie miała miejsce w ranczowisku. No to ja zamieniam się w słuch. Opowiedz mi i naszym słuchaczom, co to za ciekawa, miejmy nadzieję, impreza. Tą imprezę Dzień pieczonego ziemniaka będziemy organizować po raz drugi. W ubiegłym roku też była. Odbyła się trochę później, bardziej pod koniec września się odbyła, bo to zależy, tak naprawdę termin jest zawsze do ustalenia, ta impreza ogólnie powinna odbyć się we wrześniu tak naprawdę. W różnych miejscach jest różnie organizowana, ale zawsze to jest wrzesień. Będzie oczywiście ognisko na tej imprezie, ziemniaki będziemy mieli swoje dla każdego do pieczenia. Mamy tutaj swoje, nasze wspaniałe cykanowskie ziemniaki oczywiście. Będą różne konkursy, różne quizy dla dzieci, dla dorosłych. Także będzie się sporo działo na tej imprezie tak naprawdę. Dla kogo jest to impreza skierowana? Ta impreza jest skierowana tak samo dla dzieci, jak i dla dorosłych osób. Każdy coś dla siebie znajdzie. Konkursy różne mamy i zabawy mamy przygotowane i dla dzieci, i dla dorosłych. Będzie też konkurs wiedzy o ziemniakach. Innych konkursów raczej nie będę zdradzał. Ale historię ziemniaka warto sobie pewnie przyswoić. Tak.
Historia ziemniaka też jest bardzo, bardzo ciekawa, na pewno coś na ten temat powiemy. Tak samo jak nazwy ziemniaka w innych rejonach Polski, czy stare nazwy ziemniaka, ponieważ mówi się ogólnie ziemniak, lub niektórzy mówią kartofle, ale są te warzywo, tak jakby nazw ma bardzo dużo. Jest cała w internecie można znaleźć bardzo, bardzo dużo właśnie określeń tego warzywa. Mówi, że to już jest impreza organizowana po raz drugi. Czy ta premierowa, pierwsza edycja Dnia Pieczonego Ziemniaka to był sukces dla Ranczowisko? To na pewno był sukces. Było bardzo dużo zwiedzających. Praktycznie przez cały dzień mieliśmy gości z różnych części, nie tylko z Płocka i okolic, ale też były osoby z Warszawy, które przyjechały specjalnie na tę imprezę. Także myślę, że w tym roku też będzie, o ile dopisze pogoda, to będzie sporo osób, tak myślę. To tyle o Ranczowisku, bo zapowiedziałem na początek, że porozmawiamy także o tej twojej sportowej naturze. Nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą. Jeśli nie wiedzą, to przypominamy, że prowadzisz psie zaprzęgi. Przygotowujesz się do kolejnego sezonu. Właśnie, w jakiej części sezonu teraz jesteśmy tak naprawdę? Teraz jesteśmy na etapie rozkręcania i przebudzania psów tak naprawdę po tych wakacjach. Psy już biegają, teraz biegają drugi tydzień, zaczyna drugi tydzień treningów. Przynajmniej nasze. Także psy są pobudzone, już wyczuły jesień, wyczuły tę chłodniejszą pogodę. No i będziemy się, powoli przygotowujemy do zawodów, które najbliższe zawody będą w październiku. To będą Mistrzostwa Polski, będą w okolicach Łodzi, można powiedzieć za Łodzią. Później w listopadzie czekają nas Mistrzostwa Świata, które będą organizowane w Polsce w tym roku. To będą zawody w Szamotułach, czyli to są okolice Poznania. I później w grudniu jeszcze zobaczymy, na jakie zawody pojedziemy tak naprawdę. Jakie masz plany te sportowe? Celujesz w tytuły mistrzowskie, czy chcesz wziąć udział i sprawdzić siebie i swoje psy? Mamy dosyć dobre u siebie psy. Są to młode psy, ale mają teraz około 3 lat, także są już dobrze przygotowane, dobrze wytrenowane pod kątem sportowym. Także można tak naprawdę starać się zająć jakieś dobre miejsce na podium. W ubiegłym sezonie się bardzo dobrze udało, zdobyliśmy wicemistrzostwo Polski na zawodach, sporo innych osiągnięć też tam mieliśmy. Także trzeba się dobrze przygotować i postarać, żeby jak najlepiej poszło tak naprawdę. To ja trzymam kciuki za te mistrzowskie tytuły, a tymczasem dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Gość poranka.